serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na Janika kanale. W dzisiejszym odcinku się z Dytką jakby sprawdzimy, kto się zna na sobie. Jak się dobrze znamy, ale będziemy mieli tylko na to 5 sekund. Dlatego pożyczymy sobie od Gierki ten czasomierz, który będzie nam mierzył 5 sekund. No i przygotowaliśmy sobie po 5 pytań z życia wzięte, po prostu czy Dytka będzie o tym wiedziała, czy nie wiedziała. Ja przygotowałem mniej więcej takie, o których tobie mówiłem i o których powinnaś wiedzieć. Obstawiajcie w komentarzu oczywiście, kto wygra, kochani, i kto na przykład lepiej zna, no bo dzisiaj bardzo dużo się dowiemy, kto kogo zna lepiej. Dokładnie, dokładnie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję na kanale, lajka oraz komentarz, ponieważ to bardzo motywuje do kręcenia kolejnych odcinków dla was. Więc widzowie, subujemy i zaczynamy, kochani. Zaczynamy. Kto pierwszy? Dobra. No, raz, dwa, trzy. No to w sumie ja pierwszy odpowiadam, chcę pierwszy odpowiadać. Dobra. Pierwsze pytanie. Jaki mam znak zodiaku? O kurde. Panna. Waga. Nie wiem, serio, nie wiem, ale mnie zszokowałaś teraz. Ja pierdolę. Tak myślałam. Totalnie, ej, październik to jaka to jest znak zodiaku? Nie wiem, no to jest ciężkie pytanie, no. Waga. Czyli dobrze powiedziałem. Ale będziesz panna i już nie zdążyłeś. Panna. Waga! Ej! Nie wiedziałeś, jaki on zadzwonił. Okej! Dobra, no. To będzie bardzo dobry test, okej? Okay? Bardzo dobra, to dobry. Będzie dobry bardzo test, no. Bardzo dobry, kochani. Dobra, moja kolej, więc Edytka, przygotuj się. Ja się stresuję, widzowie, ja kurde mam ręce mokre. Wymień 3 rzeczy, które najbardziej lubię jeść. O Jezu, kotlety! Oj, kochanie, no i wyszło, no, i wyszło. No jak to co? Kotlety, spaghetti i zupa od mamy. Weź! Też jakbyś na przykład walnęła pierogi, albo na przykład byś walnęła coś innego, to i też bym ci to zapytał. Jak ty zupa od mamy raz, jeszcze raz na może miesiąc, może na 2 miesiące. Ale, zależy, kiedy ale co lubię jeść, nie zależy kiedy jem, tylko co lubię jeść, tak? No to wymieniam ci, że ogórkowe od mamuśki, kotlety, no i spaghetti, wiesz, a? 0-0 jest. Jakie mam imię z bierzmowania? Imię z bierzmowania? Edyta Paulina? Ej, co ty za pytania mi dajesz? Być w ogóle, co to jest? On mnie w ogóle nie zna. Ale jak ty masz drugie imię z bierzmowania? Po mojej babci. On nawet nie wie, jak moja babcia ma na imię. Monika? Ja. No to Jezu. Boże, czy ty to widzisz? Wstaję, wychodzę. Ale no co, mogę nie wiedzieć, tak? No, ale kochanie, ja wiem wszystko z twojej rodziny, nawet kurde. To jak ja mam drugie na imię? Ty nie masz drugiego imienia. To też, też. To, a jak masz na drugie? Marysia. Marysia? Maria. Naprawdę? No, no. Tak popatrz, no. Zaczyla bym tego nie wiedział. Może kiedyś mi mówiłaś, wiem o tym, żeby kiedyś mówić, ale... No, no niestety jak mnie tak słucha, to tak jest. Teraz ja ci pokażę. Dobra, dawaj, no, no. Ile miałem dziewczyn? Dwie przede mną. Czyli? Dwie przede mną. Dobrze. Czyli dobrze. Beze mnie, bo ja jestem trzecią, ale tamtych nie liczymy, więc ja jestem pierwszą. Jeden punkt dla Edytki! Dobrze, dobrze. No i co, widzowie? Dobra, co? Teraz dla mnie szansa, spróbujmy. Jeśli chciałabym tatuaże w przyszłości, to ile bym ich zrobiła? Ty byś nie chciała tatuaże w przyszłości. Ty powiedziałaś, że na razie byś nie planowała i że nie chcesz, jak do tej pory. Tak ostatnio mi mówiłaś. Dobrze! Kurde, jestem gościem! Myślałem, że... Ty już nie tak nie płucuj tu! No ale tak szczerze, myślałem, że już mnie wkręcasz, wiesz, nie, nie, dobrze, nie chcę sobie tatuaży. Jeden mam diamencik, który mnie bardzo, bardzo bolał i nigdy nie chcę już robić. I bo chyba, że coś mi odwali, to okej, okay, ale tak... Dobra, moja kolej. 1-1. Uwaga. Jaka była moja pierwsza praca? W polu, na polu. Tak mi się wydaje. No tak, no tak, no to można zaliczyć. Myślałem, że powiesz, wiesz, że robienie przy cebuli, ale można to zaliczyć pod pole, no bo wiadomo, to było na polu, wyrywaliśmy te chwasty. Więc no gratulacje, gratulacje! Gratulacje dla Edzi, no. 2-1. 2-1, dobra. Lecimy z kolejnym pytaniem. Wolę siebie bez makijażu czy z makijażem? Z makijażem, to jest akurat łatwa odpowiedź. Jest, dobra. Jest, dobra. Mamy 2-2. Mamy 2-2. To było łatwe, dałam mu widzowie po prostu, wiecie. Żeby mu nie było przykro, bo ogólnie to jest sławiak. Dobra, moja kolej. Co lubię najbardziej robić? Robić live na
TikToku. No tak, no tak. No ale też jak mogłabyś powiedzieć spędzać z tą czerwą, to też bym akurat zaakceptował. Ale... Oh my god! Wow! No. Ale ogólnie, kochani, kiedyś w ogóle pamiętam i chyba cały czas Filip ma takie coś, że na pierwszym miejscu dalej jest dla ciebie to, żeby się spełniać, co nie? Kiedyś mi powiedzieli, że tak, no, że pasja jest na numer jeden i że to, jeżeli ty mi zabronisz, no to wtedy nie ma naszego związku. Ostatnio widziałam takiego TikToka, jak chłopak powiedział, że rap jest dla niego na pierwszym miejscu, bo rapuje i ludzie w komentarzach. No ale no wiadomo, no tak. Pani, dajcie znać, co wymyślicie. Słuchaj, no jeżeli ty byś nie pozwoliła mi się rozwijać. Ale nie chodzi o to. No to chodzi o to, bo jeżeli tobie by coś nie pasowało i to by nie pasowało tych, to jakby nie pozwalasz mi na dalszą karierę. Czyli jakby nie dogadujemy się, bo ja bym nie był w 100% szczęśliwy, ponieważ nie robiłbym rzeczy, które sprawiają mi satysfakcję i sprawiają mi szczęście w życiu. No wiesz, tak, ale tu bardziej chodzi o to, że ty stawiasz pasję na pierwszym miejscu, a nie mnie. Teraz bym mógł, nie, no tak szczerze, to teraz bym mógł powiedzieć, że stawiam to i to na równi, bo jesteś dla mnie tak bardzo ważny. Ważna, tak samo jak moja pasja. Tak, no. 3-2 dla Edytki, 3 punkty. Edytka wychodzi na prowadzenie, a my lecimy z kolejnym pytaniem. Słuchajcie, Edytka ma ostatnie pytanie. Jest 3-2 dla Edzi. Jeżeli ja teraz odgadnę, to Edytka będzie musiała jeszcze jedno pytanie mi zadać i wtedy rozstrzygniemy, kto po prostu się wygrywa. Nie ustaliliśmy, co gramy. Miało być, widzowie, dzisiaj o wyzwanie, ale z racji tego, że ten tydzień będzie dla nas ciężki, to zrobimy o wyzwanie na następnym odcinku, a dzisiaj gramy po prostu o stówkę, nie? No. 5 dyszek dobra, na ławę. Dobra. I po prostu 5 dyszek. Dobra. Możecie napisać w komentarzu, czy bardziej wolicie, jak właśnie pieniądze, gramy o pieniądze, co nie? Czy jakieś... No bo w sumie pieniądze to są korzyści dla nas bardziej, no. Wiesz, o co chodzi, taką... No tak, więc widzowie, musicie nas zrozumieć, że wolimy trochę hajsu, nie? No, bo na to wiecie, no my się nie dzielimy pieniędzmi, po prostu... Że nie mamy wspólnych pieniędzy, po prostu każdy ma zasobno, dlatego tak możemy sobie tutaj wyręczyć. Musimy się wymieniać. Moje ostatnie pytanie, moi drodzy państwo. Czy Janik będzie znał na nie odpowiedź? Sprawdźmy to. Gdybym miała wybrać sztuczne włosy czy sztuczne piersi, co bym wybrała? Sztuczne włosy. Niestety, nie. Nie? Żartowy! Nie! Ale miałem dylemat, taki delikatny, czaisz? Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Kurde, zapiał. I uwaga. Ja teraz co? No to teraz, jeżeli odpowiesz dobrze, no to masz punkt i teraz ja będę musiał odpowiedzieć. Jak ja odpowiem źle, to wtedy nie mam punkta, nie? Dobra. Wymień tytuł książki, którą przeczytałem. Ja. To było ja nie pamiętam żadnej. Ciągle książki. Książkę dotykasz, ciągle widzisz, sama czytałaś. Ja nawet. I ego. No, ego V jest ja. A. Ja i ego. No ale sama czytałaś nawet niektóre książki. Ale no, ale... Zapomniałam, nie pamiętam w ogóle. Oj, jak już się gry. Teraz ja odpowiem na pytanie i wygrywam, i wygrywam, i co to będzie? Jeżeli teraz ja zgadnę, to ja wygrywam. Sprawdźmy to. Edziu, słucham. Wymień 3 przedmioty, których nie lubiłam w szkole. Matematyka, polski i historia. Nie? No jak nie? No sobie ty żadnego przedmiotu nie lubisz. No ale ja miałam takie 3, których bardzo nienawidziłam. No i co, język angielski. Powinieneś to wiedzieć. No i czyli co, nie zaliczamy? Nie. Czyli matematyki, historii i polskiego też nie lubiłaś, tak? No, ale na pewno jakbym miała dać 3 topowe moje, których się nienawidziałam, to by była matematyka, język angielski, język polski. Nie. Polski. Matematyka, język polski i język angielski, tak? No. No to 2 trafiłem. No ale co z tego? No i jeden nie trafiłem, tak? No, a historię lubisz, tak? No, nie, że uwielbiam, ale miałeś 3 takie, które no nie wiem w głowie, więc... No dobra, dobra, to moje kolejne pytanie, niech będzie. Jest 3-3, widzowie, dalej, bo ja tylko tutaj próbuję coś ugrać, ale ona myśli, że dalej wygra. Nie, no, wygra, dobra. Ale się zdziwi, ale dobra. Się zdziwi, ale się zdziwi. Dobra, 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 moja kolej. Mój pierwszy sport, który wykonywałem. Piłka nożna. Tak, pierwszy raz widzisz Krystiana na piłkę nożną. Tak, tak. Tak, ale co? Co miałeś, ty miałeś, co? Ale dobra. Się zdziwi, ale się zdziwi. Dobra, dobra, dobra. Co? Tego w głowie nie, no bo ja ogólnie, no bo w sumie to, jaki był mój pierwszy sport, który uprawiałem i to tak bardziej profesjonalnie, no to ponieważ miałem trenera. Więc kalistenika, dokładnie. Tak. Nie, kalistenika, MMA. Nożna, piłka nożna. Aha. Jezus, przed chwilą dobrze powiedziałaś. Dobra, piłka nożna. A co miałeś w głowie, bo nie myślałeś o piłce nożnej? Miałem 2 ognie. Co?
Nie, ale bo ja sam tak w sumie do końca nie wiedziałem, jaki pierwszy sport uprawiałem i tak jak w sumie się przemieniłem. Ale co, ty miałeś dwa ognie? No, taka gra była, kiedyś się w piłkę grał ze znajomymi i wiesz, się zwijał osobę, nie? No ale to jest... No wiem, no wiem, no wiem, no kurde wiem, no. Czy ja wygrałam? Tak, wygrałaś. Dobra, dobra. Bo z tymi lekcjami to było dobrze, a ty go wkręciłaś. Dobrze, widzowie, i co? No, mówiłam. Kurde, mówiłam. Proszę to teraz wstawić, że jeszcze się zdziwi. Dobra, piana. Chcielibyśmy wam bardzo podziękować za oglądanie dzisiejszego odcinka, a w dzisiejszym odcinku wygrywa kto? Wielkie brawa dla niej, słuchajcie, dzisiaj zgarnia stówkę, więc stówka wlatuje w twoje ręce. Potem ci dam bliżka pierdolne. Dzięki. A my, widzowie, co? Kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie, widzimy się co sobotę o godzinie 14. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz na tym kanale, aby ten kanał się dalej rozwijał i żebyśmy nagrywali do was więcej odcinków, bo to, jak mówię, strasznie motywuje. Dziękujemy, że byliście i oglądaliście i widzimy się za tydzień. A tu z wami był?